Czekajcie, trzeba zakręcić kurwą, chociaż trochę, żeby znalazło pomiar mocy. Nie wiem dlaczego. A jest, dobra. Zazwyczaj karu wymaga przed rozpoczęciem jazdy odnalezienia sensora pomiaru mocy, no i kadencji, bo to w jednym jest. Dobra, no to jadę, bo dzisiaj jest Dzień Światowy Roweru, 3 czerwca. No to wiadomo, trzeba iść na rower. Powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo lekko mi się jedzie. Wiatr jest sprzyjający, bo chyba nie więcej niż 10 metrów na sekundę. Ale to chyba po wczorajszych górkach takie wrażenie lekkości i łatwości, bo wczoraj no, jeździłem podjazdy. Uzbierały się 3 premie górskie, 4. kategorii 2 i 1/3. Także dzisiaj w ramach aktywnej regeneracji płasko, ale mówię, bardzo przyjemnie się jedzie. Oby tak dalej. Krótki meldunek z drogi, jak sztyca się zachowuje. To już jest 3. jazda od smarowania i jest cały czas cicho, także bardzo fajnie. Ten świąteczny dzień, bo dzisiaj mamy Dzień Roweru, Światowy Dzień Roweru, umachany pod ten podjazd tam jakieś 10% z kilometr, no może 8-9, no nie wiem, nieważne te procenty, ale umachany to jest pewne. Muszę powiedzieć krótko, jazda na rowerze, rower, kolarstwo to jest fantastyczna rzecz i koniec, kropka. Tego się trzeba trzymać, cieszyć się tym, jeździć, doznawać wrażeń, emocji, przeżyć, widoków. No i to tyle, co tu więcej mówić, trzeba po prostu jechać dalej. I to jest właśnie coś takiego, za co między innymi lubię rower. Jadę i zatrzymuję się, żeby popatrzeć sobie na coś fajnego. Tak jak tutaj. Bardzo ładny widok. Mała sielanka. No autem to by się tu nawet nie chciało człowiekowi zatrzymać. A rower to jest inna perspektywa, inny punkt widzenia. No właśnie. O, pełno tu ptaków. Rybitwy, mewy. Bo tu są stawy w pobliżu. No a tam dalej Wisła. Robię fotę na Instagrama. Tytuł będzie zdjęcia gdzieś. Po prostu gdzieś. Już widzę 2 kolarzy na horyzoncie. Co chwilę ktoś leci. Dla mnie to są właśnie najfajniejsze takie drogi, jak na przykład ta, wiejskie drogi, gdzie rzadko coś jedzie, obok są pola, rozciągają się, im mniej domów, tym lepiej, żeby tylko asfalt był fajny, bo czasem te drogi są niestety troszkę zaniedbane, opuszczone, zapomniane, ale jeżeli asfalt jest fajny, taki jak tu, to są najlepsze drogi do jazdy dla mnie. Najprzyjemniej się jeździ czymś takim. Ja dzisiaj nie mogę zagrzać mięśni. Co się trochę rozgrzeje, to zatrzymuję się, bo coś fajnego widać. Sprzedaż karpia, amura, suma, szczupaka, jesiotra.